Witam serdecznie. Tak jak Pan wspominał, ja reprezentuję Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kiedyś Uniwersytetu Pedagogicznego. I moje wystąpienie dzisiaj jest na temat właśnie wolności, utraty wolności we wspomnieniach Sybiraków deportowanych właśnie w głąb Związku Sowieckiego. Na początku chciałabym zwrócić właśnie uwagę i kilka słów o samym sednie tego, dlaczego tak się stało, o tych deportacjach Polaków w głąb właśnie Związku Sowieckiego. Podczas II wojny światowej w 1940 roku Sowieci zorganizowali cztery akcje deportacyjne obywateli Polski zamieszkałych właśnie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowieckiego na tak zwany Sybir, nie tylko na Syberię, ponieważ to był ówczesny cały teren Związku Sowieckiego i również dzisiejszy Uzbekistan czy też Kazachstan. Pierwsza deportacja masowa odbyła się z nocy 9 lutego na 10 1940 roku. Ta deportacja była deportacją największą, jeśli chodzi o liczbę. A druga deportacja to deportacja kwietniowa tego samego roku. Trzecia deportacja to deportacja z czerwca, również tego samego roku. Następnie czwarta to deportacja przełomu maja i czerwca 1941 roku. Te deportacje właśnie kwietniowa, czerwcowa i ta z 1941 roku można powiedzieć, że są deportacjami bardziej jakby tragicznymi w skutkach, gdyż osoby wywożone w tym czasie, było to lato, niestety te osoby nie były przygotowane do tego, gdzie się wybierają, do miejsca, gdzie 10 miesięcy w roku jest zima, dlatego też w skutkach ta deportacja była tragiczna, ponieważ wiele osób już również w trakcie transportu, ale później z przyjściem zimy bardzo szybko zmarła ze względu na to, że nie była odpowiednio przygotowana, czyli nie posiadali ci ludzie żadnego ubrania. Akcja NKWD-stów była wymierzona właśnie we wszystkich, niezależnie od pozycji społecznej czy też wyznawanej religii. Zwłaszcza osoby, które posiadały jakieś aspiracje narodowe i podtrzymywały te najcenniejsze wartości polskie. W bydlęcych wagonach te osoby zostały zesłane na tereny Związku Sowieckiego i niektórzy do końca życia nie zaznali upragnionej wolności. Te osoby zmarły w transporcie czy też właśnie w drodze później po uzyskaniu amnestii w wyniku ciężkich chorób, w wyniku ciężkiej pracy na zesłaniu, również bez opieki medycznej. Ja bym chciała zwrócić uwagę dzisiaj właśnie na historię jednej osoby, na historię jednej Sybiraczki, ponieważ Centrum Dokumentacji zajmuje się badaniem właśnie losów Sybiraków i udokumentowywaniem właśnie wspomnień. Centrum posiada ponad 1000 dokumentacji wywiadów z takimi osobami, między innymi z panią właśnie Krystyną Hyży-Ostrowską. Jest to niezwykle, była to niezwykle znana, ceniona postać właśnie w świecie Sybiraków. Pani Krystyna była osobą niesłyszącą, nie od urodzenia, jednak w wyniku powikłań po ciężkiej chorobie straciła słuch. Pani Krystyna urodziła się w 1924 roku. Ona została zesłana w głąb Syberii właśnie z rodziną 10 lutego, czyli w tej pierwszej wywózce. Jej siostra w noc wywózki zdążyła uciec z domu, natomiast tata był piłsudczykiem, co wiązało się z nim praktycznie od razu z karą śmierci, dlatego również ukrywał się i on na Sybir nie został zesłany. Pani Krystyna wraz z resztą rodzeństwa i mamą została wywieziona 10 lutego. Jej wspomnienia zostały przekazane do Centrum Dokumentacji podczas jednej z ekspedycji w Wielkiej Brytanii naszemu dyrektorowi, profesorowi Hubertowi Hudzio. Pani Krystyna spisywała te wspomnienia już przed wojną i również w trakcie zsyłki, również później po wyjściu ze Związku Sowieckiego. Są to wspomnienia niezwykle wyjątkowe. Z nich powstała książka, widziałam i pisałam, Pamiętnik Niesłyszącej Sybiraczki, opowiadające właśnie historię zesłania. Jest to coś wyjątkowego pod tym względem, że jest to dokumentacja bardzo skrupulatna, ponieważ pani Krystyna nie słyszała, ale widziała, więc bardzo ciekawe obserwacje jej są zapisane w tym pamiętniku.
Pozwoliłam sobie umieścić kilka fragmentów z pamiętnika opisujących właśnie tą noc zesłania i wspomnienia właśnie odnośnie tej odebrania tej wolności. Już pani Krystyna jako ostatnia z domowników obudziła się tej nocy, ponieważ nie słyszała pukania do drzwi, nie słyszała krzyków i właśnie milicjantów, którzy z karabinami już gotowymi do strzału śledzili każdy ruch tej rodziny. Tutaj mogą Państwo przeczytać już, co się dzieje. Widzi pani Krystyna to właśnie ten płacz, lament, którego nie słyszy. Są krzyki, które wyobraża sobie, więc tutaj już mamy do czynienia z tym opisem pierwszym wstępnym odbierania właśnie tej wolności. W różnych fragmentach pojawiają się różnego rodzaju zapiski dotyczące właśnie tego strasznego losu. Tutaj pani Krystyna mówi również w wywiadzie późniejszym przeprowadzonym, że ta droga i to wszystko, co ich spotkało, zero jakiejkolwiek właśnie godności, wywiezieni bydlęcymi wagonami w zimnie, bez jedzenia, gdzieś nie wiadomo gdzie. I tak jak tutaj można też przeczytać, ciemno-czarne, jak gdyby droga wiodła do piekła. Pani Krystyna bardzo często w swoich wspomnieniach pisze o tym, że jest to coś strasznego, że nie ma żadnej wolności. Pani Krystyna w wieku 16 lat zostaje wywieziona, więc to też jest coś niezwykłego, ponieważ ona pamięta lata wolności, lata przed wojną, nie pamięta już wojny. Co panią Krystynę jakby ocaliło, co sama wspomina w pamiętniku, to, iż właśnie przez to, że była niesłysząca, NKWD-ści traktowali ją jako osobę niepełnosprawną, ale też chorą psychicznie. Dlatego nie była ona zesłana do ciężkiej pracy w tajdze, przy wycince lasu czy spływie drzewa, również do kopalni, tylko została w posiołku czy też w kołchozie, właśnie na miejscu i pomagała kobietom przy takich pracach codziennych, również przy tych dzieciach, które do pracy nie mogły iść, ponieważ pani Krystyna już w wieku 16 lat normalnie, gdyby słyszała, byłaby w pracy, ponieważ kto nie pracował, nie otrzymywał jedzenia. Więc te wspomnienia są bardzo ciekawe. Zachęcam również do przeczytania tej książki, czy też do zakupu, ponieważ jest to bardzo ciekawa dokumentacja opisująca właśnie to zniewolenie. Według polskich badaczy w czterech deportacjach wywieziono ponad 350 tysięcy osób. Inne źródła mówią o liczbie ponad miliona osób, jednak te badania, te wyniki, te liczby nie są do końca udokumentowane, nie mamy dokładnej liczby. Jednak ta liczba 350 tysięcy osób wywiezionych w bydlęcych wagonach jest możliwa do udowodnienia. Na skutek umów między Polskim Rządem Emigracyjnym i aliantami w 1942 roku, po układzie Sikorski-Mański 1941, Armia Polska w liczbie około 80 tysięcy żołnierzy, dowodzona przez generała Władysława Andersa, została przetransportowana do Iranu i razem z nią państwo Stalina opuściło około 40 tysięcy cywilów, w tym dzieci, kobiet oraz osób starszych. Dlatego też łącznie około 120 tysięcy osób wyjechało do wolnego świata, więc możemy sobie wyobrazić, jaka część osób właśnie nie opuściła Związku Sowieckiego i nigdy tej wolności nie zaznała. Część z nich właśnie zmarła w wyniku ciężkich chorób, w wyniku ciężkiej pracy. Te osoby, które tutaj mogą Państwo na slajdzie zobaczyć, to są sylwetki osób, niektórych osób, z którymi te wywiady zostały przeprowadzone. Te osoby dzisiaj są osobami starszymi, większość z nich już niestety nie żyje, ale w czasie wywózki te osoby to były dzieci, więc oni nie pamiętali, jak wyglądała wolność. Oni pamiętali tylko to, że niektórzy z nich w ogóle urodzili się na zesłaniu, więc oni tej wolności nigdy nie zaznali. Tutaj mamy wspomnienie również pani Antoniny Sybiraczki, która została wywieziona 10 lutego, która mówi, że po wyjściu ze Związku Sowieckiego to już była wolność. Człowiek nie wiedział, co ma ze sobą robić.
Wcześniej jak ptaszek w klatce. Swoboda potem była, człowiek oddychał innym powietrzem, dopiero zaczął żyć. Więc tutaj widzimy też, że niektóre osoby w ogóle nie wiedziały, co to jest wolność. Cały czas żyli w zniewoleniu, cały czas żyli pod właśnie presją tego karabinu nad głową. Bardzo często tak o tym się mówi. Więc pani Krystyna, wspomniana przeze mnie, niesłysząca sybiraczka, jest też taką wyjątkową postacią, ponieważ ona tą wolność pamięta. Jako dziecko, bawiąca się, wyjeżdżająca na obozy, chodząca do szkoły, a niektóre osoby urodzone właśnie, czy też wywiezione w wieku 2-3 lat, dorastające na Zesłaniu, tej wolności nigdy nie zostały, ale później w czasie emigracji do Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady czy też Stanów Zjednoczonych, tej wolności uczyli się na nowo i było to dla nich bardzo, bardzo trudne. Myślę, że ten temat, ten wątek jest bardzo często też pomijany w historii właśnie II wojny światowej. Trzeba o tym pamiętać, gdyż można powiedzieć, kolokwialnie mówiąc, jest to temat na czasie, ponieważ to, co dzieje się ówcześnie za naszą wschodnią granicą, dzieje się dalej. Jest to właśnie ta sytuacja. Więc musimy o tym pamiętać. Mam nadzieję, że ten temat będzie rozwijany jakoś i promowany, ponieważ musimy pamiętać, że właśnie te osoby dalej, sybiracy, jeszcze żyją. Więc te wspomnienia są żywe, a oni dobrze pamiętają, co to znaczy żyć bez wolności. Dziękuję bardzo za wystąpienie.